Krocet. Tutaj kapitan Tomasz Kopyr z siejącego postrach stratku blokkopyra.com. Dzisiaj piwo Nelson. Nelson z browaru Krajan. Admiral Lord Viscount Nelson. Krople krwi Nelson na każdy chętnie chlapnąłby i krople krwi Nelson na każdy chętnie chlapnąłby i krople krwi Nelson na każdy chętnie chlapnąłby i my wszyscy razem z nim. No to chlapnijmy. To ma być piwo w stylu India Pale Ale. Napisano tutaj piwo w stylu IPA. Pasteryzowane. Skład. Woda z własnego ujęcia, starannie dobrane słody oraz chmiele. Marynka Sybilla Lubelski Perle. Piwo powstało na potrzeby wielomiesięcznej podróży z Wielkiej Brytanii do Indii. Przechowywać w chłodnym miejscu. Czyli jakieś zlecenie dostali i będą wysyłać z Wielkiej Brytanii do Indii. No zobaczmy. 14,1 ekstrakt wagowo, 6% alkohol. Data przydatności 9 kwietnia 2015 roku. Nawet podpis tutaj dali. Admirał Nelson to był zwycięzca bitwy pod Trafalgarem, jak się nie mylę. Chociaż powiem szczerze, że nie sprawdziłem w Wikipedii. Muszę powiedzieć, że jak na Krajana, no i w ogóle jak na polskie browary regionalne, to etykieta rzuca na kolana. Nawet krawatka jakaś jest w miarę, nawet ta kontra jest w miarę. No, zobaczcie sami. To jest naprawdę dobry, bardzo dobry wzór. Naprawdę podoba mi się. Jedyne, do czego można się w tym piwie przyczepić, tak na początek, no to, że Nelson... A, Capsule Golas. Że Nelson kojarzy się z chmielem Nelson Sauvin, więc to może zmylać. Ale jak już się zobaczy na tą etykietę, zobaczy się Admirał, no to już wiadomo, że to nie chodzi o Nelson Sauvin. Pomachajmy, co tam można wyczuć. Taki nieco skiśnięty, mokry taki słód karmelowy. Chmielu ja tu za bardzo nie wyczuwam. Słody bardziej i takim trochę mastnym mi daje, trochę żelazem jakby. Kwiatowy trochę karmelowy, zobaczmy czy aby... No jak, żelazo jak cholera. Gwoździe takie jakby normalnie zardzewiałe po prostu nity w statku. Także no skojarzenie z mastnym nieprzypadkowe, no mocno daje żelazem. I oprócz tego jest takie owocowe, estrowe. Wysycenie niskie, średnie, nawet mogłoby go być mniej. Ale to nawet mi wyszło, bo inny deskryptor na żelazo to jest gwoździe monety albo krew. Dlaczego? Dlatego, że w krwi, głównym składnikiem krwi są czerwone ciałka, w których czerwonych ciałkach jest hemoglobina, która się składa z żelaza. Więc dla niektórych skojarzenie właśnie będzie, że pachnie krwią, więc krew Nelsona, trzeba było być już pójść na całość i nazwać piwo krew Nelsona. Krople krwi Nelsona, każdy chętnie chlapnąłby. No jest wyraźnie żelaziste, wyraźnie przypomina mastne. Chmielu to ja tu nie czuję. Nawet Sybilla Perle i Marynka Sybilla Lubelski Perle. Notabene typowe angielskie odmiany po prostu z Wysp Brytyjskich.
mogli zrobić, że India Pale Ale na potrzeby podróży z Nakła nad Notecią do Szczecina czy do Świnoujścia. Poza tym bardzo intensywnym żelazem jest nawet nieźle. To znaczy goryczka jest może nie za wysoka, ale jest przyjemna. Ta warstwa słodowa jest nie jest męcząca, nie jest karmelowa, nie jest taka przesadzona. To piwo nie jest ciężkie. Pije się lekko, no to jest 14, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest jakaś 16, ale to tylko lepiej. Czyste jest generalnie to piwo. Nie ma tutaj, poza tym żelazem, do kreuzet. Nie ma tutaj diacetylu. Nie ma tutaj DMS-u. Nie ma mokrego kartonu. No jest to żelazo, no. Barwa. Barwa jest taka jasno-bursztynowa. Wpadająca w ciemno bursztynową. Klarowne, ale nie wiem, czy idealnie klarowne, czy nie. No prawie, że idealnie klarowne. Chyba nie jest refermentowane, ani nic takiego. Krople krwi Nelson na każdy chętnie chlapnąłby. Ta piosenka, czy tam szanta, nazywa się Złota Arka. Nigdy nie mogłem skumać, dlaczego taki głupi tytuł. Notabene bardzo lubię szanty. Trochę pływałem na Mazurach z moim przyjacielem Opalem, który był wtedy kapitanem i sternikiem. Ja się do sterowania nie rwałem. I żeśmy sporo sobie słuchali szanty, a potem sobie tak się zaraziłem, że po prostu chodziłem na koncerty, na szanty we Wrocławiu, na koncert Jurka Porębskiego. Także Jurka Porębskiego na koncercie, jak była piosenka i Jurek chciał skrócić piosenkę, którą zresztą pytał, co ma zaśpiewać, jak krzyknąłem tytuł, on to zaczął grać. I chciał ominąć jedną zwrotkę i ja ją zacząłem śpiewać i mówi, no tak, tak, była jeszcze jedna zwrotka. Uwielbiam Jurka Porębskiego. No a z szant to cztery refy, oni takie klasyczne szanty. No ale oczywiście Marco Polo, nasz dzielny ship. No, nie jest złe, nie jest złe. Nie wiem, ile ono kosztowało. Serio mówię, nie pamiętam. Jeżeli by kosztowało tam gdzieś 4 zł, to pewnie byłoby warto je kupować. Jak kosztuje 6, to pewnie nie warto. Ale tak czy owak, ja do niego na pewno nie wrócę. Natomiast no, jest to jakieś światło w tunelu dla browaru Krajan. Ja pamiętam jak dziś. Kiedyś byłem na Polagrze i to było jeszcze zanim w ogóle, to było przed 2010 rokiem na pewno. Pamiętam, podchodzę na stoisko browaru Krajan, który był jednym z niewielu browarów, które się tam wystawiały. No i zagaduję do nich, no tego, no jakie plany na przyszłość? Przetrwać. Przyznam, że ręce mi opadły. Co prawda to nie były czasy kraftu, ale to były czasy, kiedy już można było wyjść z jakimś piwem niefiltrowanym, niepasteryzowanym. Był na to wtedy czas. Oni nie widzieli tego. Dobrze, że teraz się obudzili. Piwo nie jest złe, chociaż gdyby ktoś tam pomyślał i kupił trochę amerykańskiego chmielu, naprawdę byłoby im łatwiej. Albo chociaż angielskiego, no żeby chociaż na tej etykiecie napisać ten East End Golding Fuggles, trochę rzucić na zimno, może by był jakiś efekt. Piwo generalnie nie jest złe, ale umówmy się, do piwnej rewolucji nie ma startu. Natomiast jak na Krajana, no to jest mistrzostwo świata. Z Krajana kiedyś było takie piwo, które się wyróżniało w tamtych czasach, kiedy nic nie było. To było irlandzkie czerwone, czy czerwone irlandzkie mocne. Irlandzkie czerwone mocne? Jakoś tak. Tam śmiech był taki, że na tym piwie, ktoś nazywał irlandzkie, był żołnierz angielski w czerwonym mundurze. I to piwo wtedy, razem z Belfastem, to były piwa, które
były czymś innym niż te jasne, mocne lagery, czy jasne, lekkie lagery. Ale dzisiaj Krajan oprócz tego Nelsona nie ma nic, kompletnie nic do zaoferowania. Ale miejmy nadzieję, że to jest jakaś jaskółka. Chyba diacetyl trochę wyłazi. Miejmy nadzieję, że to jest jakaś jaskółka i coś innego popróbują. Jeśli wyłazi, to nie przeszkadzający taki. No. Stopy wody pod kilem i za tych, co na lądzie, bo ci na morzu sobie dadzą radę. Do Kreuzset.